Spuść mnie! Nie! Nie! No, wytarłem jeszcze tutaj trochę. A jak się znęcają nade mną? Zezdroszczą. Ja spałem w lesie. Bo... A tutaj wszystko. To jeszcze wytrzę dzisiaj. No dobrze mieć Majorka, co? Pieniążki daje na zakupy. Ale po co ty łaziesz tam, powiedz, do lasu? A po co ty mi zabrał klucze? Za co zabrałem klucze, że ty do lasu łazisz? A to zabrałeś ty klucze, to będę łaził do lasu. Tak jakbym miał klucze, to nie będę łaził do lasu. Przysięgasz? Ale Przysięgałem. A po prostu, a ty kurwa od razu zabrałeś to nic? Ja, bo ja powiedziałem, że przyjdź na godzinę taką, taką do domu, a ciebie nie było. No. Dobrze, już więcej nie będę ci dawał pieniędzy. W dupie mam. To ja mogę wam pokazać, co tu się dzieje. A. Widzicie? A widzicie? To tak samo się robi, tak jak ja się przeprowadzałem. Bo ja nie jestem żadnym frajerem, żeby mu doprowadzać do porządku. Uważaj, co tyś... Baba. Tak się jedzie z piskiem. Kurwa, po chuj ty hamujesz? Pan zaraz to wyrzucaj, kurwa. Bo ja chcę skręcać. Tu, rozpierdoliłeś wszystko, kurwa. Kurwa, nienormalny typ. Kurwa. Ja chcę poszukać sobie jakiegoś miejsca, żeby wyprowadzić się stąd, bo on po prostu, ja za nic nie będę płacił, bo po prostu ja jak zabiorę swoje rzeczy, wtedy się po prostu powiedziałem, o, samochód jest, wszystko zawalił węglem, cały ten w dupie ma i na mnie jeszcze krzyczy i wykorzystywać chce. No, zakupy dałem na to. Klucza nie daje, to chyba trzeba się wyprowadzać z tego domu już. Mam bułeczki, zakupy sobie zrobił. Moje papierosy nie kupił. Czemu ty nie jesz? Jedz to, co kupiłeś. Mam 2 kilo cukru kupił. Oj, nie ma obiadu. I co? Wylało się wszystko? No wszystko rozpierdoliło się. No kurwa, świetna mać. Babkę to będzie, na pewno. No to sobie jedz babkę, ja nic nie będę jadł, kurwa. Zdechnę, kurwa. Wykończysz mnie niedługo. To ja pojadę, drugą kupię tobie, no. Drugą kupię, podjadę. A ja coś zjem. Po prostu jak on krzyczy, o i krzyczy, weź mnie zabij, weź kubkiem. Całe te wszystko znęca się nade mną. I wszystko, ja muszę, o zobaczyć, już teraz można, podbierany jest biuro, opłacić za internet, inne po prostu sprawy popatrzeć, ale ogółem ja nie mogę, ja siedzę tutaj jak w więzieniu. Zamknął mnie jak w więzieniu. To jest prokurator. Sami widzicie, na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. A kurwa, siwo macie, Meksykanę. O, już, o. Niedziela. O, jaki ty Boży. O, jaka? Jaki ty jaki Boży to jesteś. A mówił, że przyjedzie, że przyjdzie. Mm.
normalny typ, kurwa. Cukrzyca ci, łeb ci, kurwa, ci spierdolił się. Mnie zawsze łeb się pierdolić. Nie mogłeś przytrzymać. No kolana nie mogłeś wziąć. No jak na kolana, kurwa, na kolana. Albo na teczkę postawić. No właśnie postawiłem, ty zahamowałeś i ten spadło to. To trzeba było przytrzymać. Tak, przytrzymać. Tak, wychodzisz ze sklepu, o, kiełbasy kupiłem, całe to wszystko. A kluczek nie daje, to do lasu uciekać trzeba, wyprowadzać się już z tego domu. Chyba tak trzeba będzie zrobić. A ty musisz hamować tak, jak wariat, kurwa. Nie może normalnie, hamuje, co tam? Zawalił węgiel? To taki gruby? To nie może po dwa wiadra, czy te? Do piwnicy wrzucić? Albo jak nie, to tam po drugą? Żeby wsypać ten węgiel? Nie, powiem, żeby ona mnie... Skierowani, żeby wysłali mnie po prostu do Choroszczy, już na amen, zamknęli na amen i po prostu zakończy się moje nagrywanie i tam ja ubezpieczony jestem, całe to wszystko tam zostanę i tam będę sobie pysznie jadł i pysznie tam mieszkał.